Siemanko, dzisiaj rozpoczynamy kolejny dzień na Malediwach. No i oczywiście zeszłyśmy na śniadanie, jest 8.30, więc ja tu już mam na talerzu swojego omleta i pankejki. Byliśmy przywitać ekipę i teraz szybciutko idziemy się pakować i zmieniamy dzisiaj hotel. Łukasz to jest nasz ziomek, właśnie widzicie, z wyjazdu. A już jest nas 30 osób, także szybka przeorganizacja i lecimy z tym. Proszę. Nie, mamy tutaj przepiękną sypialnię. Pachnie tutaj wybornie, niestety tego nie poczujecie, ale uwierzcie mi na słowo, jest. Czekaj, najpierw sprawdzę łóżko. A tak, wygodne. Dobra, jedziemy dalej. Jest taras z widokiem na ocean. Tak, niestety jak widzicie, strasznie tutaj dużo budują, ale jakby jest ale widok. Ale jest ładnie, nieważne, jest. Jest widok na morze. Lecimy dalej, jeszcze nie widziałyśmy łazienki. Mamy oczywiście Twixa. Tutaj mamy nasz kącik na zrobienie sobie kawy, herbaty i tak dalej. Będę patrzeć, jak robisz dwójeczkę. O kurde. Nieźle, nie wiem po co to, ale dobrze. Tutaj mamy łazieneczkę, jest czyściutko, schludnie i dobra. I taki prysznic, o. I tak, a jest, dobrze. Także my się właśnie teraz rozpakowujemy i lecimy na plażę. Szark będzie nam towarzyszył całą podróż. Słuchajcie, jest to bardzo duża zmiana, słuchajcie, posiadając taki taras, zwłaszcza, że w poprzednim hotelu nie miałyśmy nawet okna, także bosko. Będziemy sobie tutaj siadać z Pauliną wieczorami i robić sobie nasze listerinowe drineczki, takie, no. Co nie? Tak, a Paulinka, pokaż, jak zapakowałaś nam listerin na drogę. Profeska, proszę bardzo. Professional Listerine. Uwaga, z etykietą Gold, żebyśmy mogły wlać whisky, także... Jest tu posmak imbiru. Szacuneczek. Zobaczcie, znalazłam tu jaką książkę i tutaj mają właśnie też, no, że można sobie tutaj, wiadomo, wyprasować rzeczy, jedzonko, ale spa też mamy na samej górze i basen. Zaraz pójdziemy pewnie obczaić, ale co chciałam powiedzieć, że tutaj też mają różne wycieczki, różne ceny. Więc jak będziecie po prostu sami, a nie tak jak my z całą grupą, no to po prostu wypisane. I tutaj są właśnie te tursy do różnych tych resortów drogich. I słuchajcie, oni mają aż 10 różnych do wyboru, więc nieźle. Jakbyście chcieli pójść popływać z montami, to tylko 25 dolców. No, także zobaczcie, nawet można taki romantic dinner na plaży sobie zorganizować. Sunset fishing with barbecue, no po prostu petarda. Można iść też sobie rano. No i tutaj scuba diving, czyli już takie nurkowanie z butlą. Diving, sorry, and water sports. No ale jakby oni mają tutaj bardziej dużo, no większą taką tu ofertę rozbudowaną bardziej, co mi się bardzo podoba, no ale jakby ten hotel też jest dużo jakby lepszy niż nasz poprzednik. No jedyne co, to nie mamy wyjścia na plażę, to jest ten minus, ale luksusowo jest tutaj bardziej, no i no na tym tarasie będziemy na pewno przesiadywać niejedną noc. Zobaczcie, jaka fajna opcja jest w ogóle, że nie dość, że można sobie zadzwonić, to jest jeszcze opcja check-in i make a cleaning. Także bardzo, bardzo ekskluzywnie, co nie? A teraz idziemy zobaczyć, jak wygląda basen. Dokładnie. Tutaj mamy, zobaczcie, stolik, view na plażę. Od razu z góry wszystko się staje piękniejsze. No i
Basen jest na górze, dlatego już wam pokazuję szybciutko tup, 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 gdzie będziemy spędzać poranki. O, też taki Infinity Ala, no. I tak to, słuchajcie, wygląda, drodzy państwo. Tak wygląda basen, bardzo malutki. Mało miejsca tutaj, jak na każdym, chyba tutaj po prostu na wyspie. Ale jak patrzy się w dół, to nogi drżą. I więc na szybko wam pokażę tylko, co tutaj mamy w karcie, ale tutaj oni mają właśnie takie fast foodowe dość rzeczy, bo mają takie, wiecie, stir fries, tutaj curry akurat, ale pizza, pasta. Jak widzicie, ceny wcale nie są takie wysokie, bo od 8 do 10, no dobra, 12 dolarów to jest maksimum, więc naprawdę nie ma tragedii. Są też burgery, wrapy i dania z grilla. I tutaj, jeżeli chodzi o dania z grilla, no to oczywiście kraby, muszle i jakby cały miks owoców morza, tylko naprawdę tutaj się bardzo, bardzo długo czeka na to jedzenie. Tak myślę, że możecie sobie nawet zarezerwować godzinę. I to w ogóle, żeby nie było szoku, no to tyle tutaj się czeka na jedzenie. Nieważne, czy to są te kosy, czy to jest grill. Chociaż jak wczoraj byliśmy w restauracji tej Moon, no to tam jest napisane w karcie, że trzeba zamówić rybę godzinę wcześniej, niż w ogóle się przyjdzie do knajpy, nie? Spoko, bo od razu dają ci znać, że no będziesz czekać godzinę. Gorzej by było przyjść do knajpy, zamówić i w tej knajpie czekać tak o suchym pysku, a tak lepiej sobie po prostu przyjść na gotowe. A tutaj w tym kraju jest tak, że no powoli, 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 wszystko powoli. Czekamy na jedzenie, więc stwierdziłam, że przyjdę sobie na plażę naszą, tutaj tu, od razu przy hotelu i zobaczcie, na plaży mamy stoliczki. Ale to nie wszystko, bo najważniejsza jest ta oto scena, więc jakby pewnie są tutaj takie beach party, jest tutaj bardzo dużo miejsca, żeby właśnie sobie potańczyć. Na pewno też jest takie cinema movies night, ale zobaczcie na ten kurde kolor piasku. Ja jak byłam tutaj przed chwilą bez okularów, to nawet nie mogłam spojrzeć się, ponieważ tak bardzo razi, jest 30 stopni i jest po prostu przepięknie, więc witam was z naszego pięknego raju. Na pewno będziemy tutaj bardzo dużo kręcić ujęć. Ja już wiem, że najlepsze to tak, ujęcia z drona tutaj na tych Malediwach. No i oczywiście wcale Malediwy nie muszą być nudne. Wystarczy, żeby korzystać ze sportów wodnych i z tych wszystkich tutaj wycieczek na te manty, w ogóle na manty, rozumiecie? Bo to płaszczki to są, można je częściej spotkać niż te manty. Czyli w ogóle jak byliśmy na basenie rano, to jak sobie stałam i podziwiałam z góry view, słuchajcie, to widziałam takie dwie manty, jak zakochane w ogóle pływały sobie. I jest tutaj naprawdę masa atrakcji, więc jeżeli ktoś wam kiedykolwiek powie, że Malediwy są nudne, to proszę w to nie wierzyć, bo w tych wszystkich moich odcinkach zobaczycie, że wcale tak nie jest. Właśnie nasza ekipa, zobaczcie. Także dzisiaj będziemy się... Dzisiaj aloha. Nasze jeszcze cztery wszyscy mówią aloha. Aloha, ale to nie globalnie. Także właśnie z nimi dzisiaj będę piła, pomimo tego, że nie można. Drinka. Widziałam, ale nie. Bez tej sztuczki go znam. Oczywiście passion fruit non alcohol. Czysta na tego nie może. Co my mamy tutaj? Sodę. Whisky sour. Zobaczcie, whisky sour. Dorota, z tego, że z tej strony. I zobaczcie. Whisky sour, wystaw dłoń, Dorota.
I na tej siódemce, Karo, whisky sour. Zaciśnij mocno dłoni, tak żebym nie mógł ci wyjąć. Chodźmy, chciałabym nie wyjąć. Dajmy nazwę. To już wiemy, co będziemy pić. Trzymaj proszę, Karo, mózgówkę samą. Ja napiszę twojego ulubionego drinka. Twój ulubiony drink jest na pewno... Oczywiście, na tym wyjeździe Listerin. Wiadomo, że tak. Wystaw dłoń, jedną. I zobaczcie, Listerin na trójce trep. Chciałbym, żebyś zacisnął mocno w dłoni, mocno. I wiecie, z alkoholem jest tak, że czasami pijemy z 6 szklanki, jak jesteśmy. No my, dzielimy się, tak? Na maleniwach musimy się dzielić, szczególnie, że jesteście parą. Zobacz, Listerin dla Doroty. Dorota, sorry, whisky sour zabieram, daję Czechowi. Odczucie moje? Sprawdźcie. Że nic innego jak whisky sour u ciebie i Listerin u Doroty. Dobra, ja widziałam kiedyś. A już. Listerin się dłużej robi. Nie rób awantury, nie rób awantury.